teraz brać. Zamknij mordę, jak ja się wypowiadam, bo jebie. To szybciej mów, tobie jebie, kurwa, chłopie. Ja rozmawiam teraz z Wandalkiem. No to rozmawiaj, ja nie... No. I nie wpierdalaj się pomiędzy... To gadaj, ja nie dukasz tutaj. Dobra, gadaj tam, a nie dukasz. No i generalnie bym chciał brać lepszych zawodników, takie wyzwania, sprawdzić się, czy po prostu faktycznie dostawałem leszczy i po prostu nie potrafię na silniejszych wyjść. I po prostu może kiedyś zrobimy taką waleczkę sportową. Ja do ciebie nic nie mam, także... Ja też, Bagietka, nic do ciebie nie mam, ale w zasadzie mam jedno pytanie. Dlaczego odwlekasz konflikt od 2018 roku z moim przyjacielem Ksenkiem? Wyszedł do ciebie, było face to face kiedyś na innej federacji. Zmierzyliście się. Po naszej walce mówiłeś, że... Po mojej walce z Olejnikiem mówiłeś, że spierdolił z hali, a prawda była inna, bo był tam ze mną i wróciliśmy razem do domu. I jak ty go wywoływałeś do tablicy, to on był ze mną, jakbyśmy u mnie w mieszkaniu. Także, Bagieta... Dobra, ale ja powiedziałem, że ma wejść do oktagonu. Nie weszedł do oktagonu, to stwierdziłem, że się obsrał. Tyle. Bagieton, my byliśmy już u mnie w mieszkaniu, więc on nie miał jak fizycznie wejść do oktagonu. To sorry, nie wiedziałem, sorry memory, nie wiedziałem wtedy o tej sytuacji. Dobrze, Bagieton, możemy się bić, jak cię pokonam. To chcę, żebyś zrobił walkę z Ksenkiem i żebyś wyjaśnił konflikt z 2018 roku. A jeśli po prostu ja wygram... To Ksenek zmierzy się z Olejnikiem, bo Olejnik... To Ksenku po prostu musi... Ale poczekaj... Poczekaj, Wandal, słuchaj. Ale jak ty chcesz się bić z Bagietą, jak on ode mnie w pizdę w sobotę dostanie, to bez sensu będzie. Zobaczymy, co będzie. Ty to już lepiej, kurwa, nie gadaj, bo miałeś też mi jedną sytuację wyjaśnić. Dalej nie wyjaśniłeś, minęło w chuj czasu, wiesz, o co chodzi. Wiesz, dlaczego nie zbijaliśmy piątki. Ciesz się, że mam za dobre serce, żeby mówić o tym publicznie. To powiem tak, jak ja bym z tobą wygrał, no to Ksenciu, niech zapomni o walce, bo ja sądzę, że ty jesteś lepszy od niego. Dobrze, Bagieton, ale chciałbym, żeby taka walka się odbyła zaraz po naszej, żebyś mu dał szansę. Spokojnie. Dobrze, Bagieton. Pozdrawiam cię ale serdecznie. Ale od razu ci mówię, że ja nie biorę jakichś tam walk w boksie czy coś w tym rodzaju. Nie ma problemu. Bagietka, jak chcesz się bić? Chcesz się bić w MMA? W MMA. Nie ma problemu. Możemy się bić. Ile ty ważysz? Jaką masz wagę? No właśnie, chciałem się o to zapytać, w jakiej wadze Bagietka by to widział, bo ja aktualnie 9,5 na budziku. 9,5, no to ładnie, ładnie. A Bagieta 7,7? Ja? Czy ile? Ja mam 71. To 71. Człowieku. Ale dobra, to ja mogę zapasów nie używać parteru i ewentualnie mogę nie kopać. Nie, słuchaj, ja chcę w ogóle wejść trochę wyżej, bo chciałbym wejść na wagę 75 do 80 i trzymać tą wagę. Może po prostu po nowym roku bym chciał jeszcze grubo za to się brać. No to po prostu ja trochę podejdę.